Przedsiębiorcy z województwa śląskiego będą dostarczać części do polskich samochodów elektrycznych w fabryce Izera. Ma to być korzystne dla obu stron. Nasz projekt, jestem przekonana, że będzie katalizatorem dla firm, które dzisiaj muszą podjąć decyzję albo o przebranżowieniu się, bo jest zmiana i transformacja technologiczna, albo o dodatkowych inwestycjach, które są również konieczne z tytułu tego, że mamy rewolucję na rynku. W fabryce będą potrzebne takie części jak plastikowe wykończenia, światła, szyby czy lusterka, które na co dzień są produkowane w województwie śląskim. Na razie około 700 przedsiębiorców z województwa śląskiego złożyło zarządowi przyszłej fabryki Izera swoje oferty, które aktualnie są sprawdzane pod kątem jakości i opłacalności. Spółka szuka również inwestorów. Śledzimy te bieżące czynniki ekonomiczne. One nie są w tej chwili najkorzystniejsze, ale to nie tylko dla nas, dla całego rynku, prawda? A jeżeli myślimy o tym, żeby polska motoryzacja zaczęła istnieć w rozumieniu takim, że będziemy mieli polski projekt, to musimy inwestować. Zarząd Izery pozyskał już licencję na technologię do budowy samochodów. Kontrakt z chińską firmą Geely zakłada, że Izera może sama modyfikować to, z czego i jak będzie korzystać. Będziemy projektować cały top head nadwozia, czyli to, co klient zewnętrzny widzi, bryłę nadwozia, wyposażenie, infotainment, który też będzie nas odróżniał. I tak dalej. I teraz trzeba to rozumieć w ten sposób, że możemy korzystać z technologii Geely, ale też mamy wolną rękę, żeby rozwijać się w tych technologiach. Fabryka pierwszego polskiego samochodu elektrycznego Izera ma powstać w 2025 roku na terenie Jaworzna w pobliżu elektrowni.